dzisiejszym odcinku będziemy dalej słuchać zespołu Loudness i dzisiaj przedstawię Ci piosenkę, która nazywa się Heavy Chains. I to jest jedna z ballad. O, czekałem na to. Czekałem na ballady z przyjemności. Zaskoczyłeś mnie, bo powiedziałeś, że będzie ballada, więc faktycznie rozpoczęło się balladą. Natomiast zaraz potem nastąpiło mocne uderzenie. Kontynuowana była myśl z tego intro balladowego, ale już faktycznie wszystko ruszyło do przodu. Potem zmiany tempa, zmiany metru, prawda, na triolowy. Weszło taun, ta ta da da taun, da 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 da, prawda? A potem wejście niemalże speed metalowe, uncyk, uncyk, uncyk i tak dalej, speed metalowe, także byłem zaskoczony niezwykle. Właśnie o to chodziło, żeby tak Cię zaskoczyć. Że... A, jestem zaskoczony, naprawdę, szczerze jestem zaskoczony. Podobało mi się ten moment, właśnie taki triolowy, przypominał mi zespół Iron Maiden na przykład, także to taka fajna przygoda i wycieczka po różnych stylach muzycznych i przypominająca różne zespoły, ale nie należy zapominać o tym, że faktycznie tutaj się czuje ich styl. Głównie wokalista prezentuje właśnie ten głos, taki bardzo charakterystyczny, niezwykły, bardzo dobrze, fajnie operuje, ciekawie mu się otwiera to gardło w wysokich partiach, taka chrypa, świetne, bardzo mi się podoba. Piosenka z roku 1985? Tak, pomyślałem sobie, że może być z 85, bo przypomniał mi się teledysk Crazy Nights i tam miałem wrażenie, że gitarzysta był w podobnym kostiumie. Czyli 38 lat temu takie rzeczy się działy. Proszę bardzo. W następnym odcinku posłuchamy sobie kolejną piosenkę zespołu Loudness, też z lat 80. Już nie mogę się doczekać, już siedzę i przygotowany jestem na następny odcinek. Konodogo mite kudasatte honto ni arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Sugi no dogo de aimashou. Bye bye. Bye bye.